Cześć wszystkim, tu Magda. Zapraszam Was na 9 przegląd nowości włosowych i może zaczniemy od marki Unvent, która poszalała w ostatnim czasie, dlatego że najpierw swoją premierę miała seria do kosmetyków do włosów oczywiście o nazwie Here We Are, która jest na wyłączność w drogeriach Hebe od połowy października, ale też jest dostępna w sklepie online oficjalnym marki Unvent. Jest to dość wyjątkowa seria, dlatego że ma inną szatę graficzną niż zwykle, różniącą się od znanych nam grafik na kosmetykach marki Unvent, ponieważ mamy tutaj różne wzory. I widać, że ta szata graficzna bardzo polaryzuje, dlatego że niektórzy są zakochani, a niektórzy wręcz przeciwnie. Moim zdaniem jest to coś innego, coś fajnego, coś co na pewno się wyróżnia i pewnie myślę, że na tym właśnie zależało zarówno marce, jak i drogerii Hebe. Ale może przejdźmy do zawartości tej serii i mamy odżywkę humektantową do każdej porowatości i ona ma sporo składników nawilżających i jest bez gliceryny. Dwie odżywki emolientowe do średniej i do wysokiej porowatości i dwie maski do średniej i wysokiej porowatości. Obydwie zawierają silikony. Ja już używałam tą maskę do wysokiej porowatości i jestem zakochana. I mamy też szampon zwiększający objętość włosów i on ma średnią moc działania i ma w składzie proteiny i też już używałam ten szampon i faktycznie jest to czuć od nasady, ale też no, te proteiny dają to odbicie. Myślę, że osoby, które mają włosy cienkie, niskoporowate, takie, które potrzebują uniesienia od nasady, myślę, że będą zakochane. Bardzo ciekawa seria i fajnie, że są to produkty całkowicie nowe, z nowymi składami. Myślę, że warto jest się zainteresować. A druga premiera odbyła się kilka dni temu, można powiedzieć tydzień temu i są to pierwsze stylizatory marki Unvent Good Looking. I mamy naturalny żel do stylizacji fal, ale też naturalny krem do stylizacji loków. Tutaj proszę, macie moje włosy po użyciu żelu, a włosy stylizowałam wczoraj. I jeśli chodzi o ceny, to żel kosztuje 32,99, a krem 49,99 i taka różnica w kwotach oczywiście jest zależna od użytych składników i tego, ile to wszystko kosztowało w produkcji. Żel jest proteinowo-humektantowy, natomiast krem pechowy i przyznajcie sami, że te stylizatory mają przepiękną szatę graficzną. Bardzo, bardzo ładne są te etykiety. No a trzeci produkt, suplement Shake Your Hair, jest to nowy smak, smak grejpfrutowy. Jestem bardzo ciekawa, jak smakuje ten Nutri-Kosmetyk. Być może wypróbuję, ale zobaczymy. Kolejna nowość od Herital Cosmetics i pojawiła się nabłyszczająca maska do włosów Malinois i ona kosztuje 54,99, jest pechowa i ona ma na celu włosy nabłyszczyć. Ona jest taka zakwaszająca typowo i za to zakwaszenie odpowiada kwas glikolowy i też tą maskę raczej nie można używać co mycie, zwłaszcza jeśli chodzi o wysoką porowatość. Tutaj trzeba sobie tak fajnie rozplanować, żeby to tak było co kilka myć. No, każdy musi sobie potestować i też należy ją trzymać tak do 5 minut. I też pojawiły się nowe wersje dwóch znanych już nam masek od Herital Cosmetics, mianowicie Biana i Oat Me. W Bianie masło migdałowe zostało zastąpione olejkiem ze słodkich migdałów i też dodano masło mango i przez to ta maska jest nieco lżejsza niż wcześniej. Zapach jest bardziej gruszkowy, słodszy, dżemowy, ale Biana nadal jest emolientowa, także spokojnie. Natomiast Oat Me, w nowej wersji pojawił się naturalny konserwant i jest też nowy zapach, delikatniejszy, ale nadal owsiankowy. Jak wiemy, Oat Me ma proteiny. Powiem Wam, że jakbym nie miała tyle kosmetyków do testów, z chęcią bym wypróbowała znowu, kupiła Biany i Oat Me. Kolejna marka i to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, ponieważ marka Joanna wydała linię kosmetyków, która nazywa się Pechology. Czyli no, jest skierowana do osób, które prowadzą świadomą pielęgnację włosów albo takie, które chcą oczywiście zacząć. No i mamy tutaj dwa szampony do włosów niskoporowatych oraz do włosów średnio i wysokoporowatych. Do tego jest trzeci szampon oczyszczający,
peelingujący, bo ma on tam też kwasy. Mamy też trzy odżywki PEH, czyli odżywkę humektantową, proteinową i emolientową. Uwaga, bo przy humektantowej skład jest proteinowo-humektantowy, tak czasami bywa. Jest też peeling i jest on kwasowy. Mamy też odżywkę w sprayu ułatwiającą rozczesywanie włosów i jest olejek na końcówki i serum emulsyjny i obydwa są bezsilikonowe. Ta cała linia PEHology jest dostępna tylko w sklepie napięknewłosy.pl. Ja też zawsze zakładam, aby brać nowości z ubiegłego miesiąca, czyli z października, ale na przykład we wrześniu były takie nowości jak od marki Recibo, czyli maska do olejowania włosów i wcierka. To są też takie dwa interesujące produkty o fajnych składach, ale też mamy oczywiście Rossmann. Rossmann tutaj wyszedł z ostatnio nowościami i coś mi się wydaje, że to nie jest na tym koniec. Chociaż mogę się mylić, ale no, tak mi się coś wydaje. No i mamy tutaj na przykład Bebio. Jest to naturalna mgiełka podkreślająca skręt włosów. Chyba to jest pierwszy produkt taki skierowany do kręconych włosów od marki Bebio by Ewa Chodakowska. No i w tej mgiełce mamy zarówno proteiny, jak i humektanty i myślę, że to naprawdę może być fajny produkt dla osób, które mają włosy, które lubią proteiny, na przykład właśnie, nie wiem, czy jako odżywka wyspukiwania albo do reanimacji. Myślę, że można wypróbować. Kolejny produkt i też do loków od Mia Cosmetics. Jest to krem do loków i tutaj powiem Wam szczerze, że składowo mi to bardziej wygląda na taki krem bez spukiwania, taki krem, który bardziej właśnie podkreśli ten naturalny skręt, ponieważ tutaj w składzie nie mamy za bardzo składników utrwalających. Także tutaj uczulam, no ale mamy na początku składu na przykład masło shea, natomiast sam skład jest humektantowo-emolientowy, bo mamy gdzieś tutaj dalej glicerynę. Zainteresowała mnie też nowa marka, Mr. Look. Jest to wosk do układania włosów. No i jak wosk, no to musi mieć wosk w składzie i akurat w przypadku Mr. Look mamy wosk z otrębów ryżowych. No i jest to w sumie naturalny wosk, a nadal wosk i raczej nie jest on zgodny z metodą CG. Natomiast jest interesujący, bo nie ma ani parafiny, ani nic z tych rzeczy. Jest generalnie humektantowo-emolientowy. Powiem Wam szczerze, że ostatnio polubiłam się z testami stylizatorów z Rossmanna, bo są coraz to bardziej interesujące. Także i może przyjdzie czas na ten wosk, zobaczymy. Oprócz tego w moje oko wpadła marka Masvery Men. Nie wiem niestety jak się czyta. Jest to spray do stylizacji włosów. No i okej, powiedzmy dobrze. Jest to dla mężczyzn, no ale szczerze po składzie jest też interesujący, ponieważ po wodzie mamy od razu składnik utrwalający. Mamy potem pantenol, jakieś inne humektanty, ale też proteiny, aminokwasy. Także też interesujący produkt. Powiem Wam, że Rossmann szaleje totalnie. Od Mia Cosmetics pojawiła się też mgiełka nadająca objętość i tutaj mamy też proteiny i mamy sok z aloesu. Też dla osób, których włosy lubią proteiny, jak najbardziej jest to coś interesującego. Ale też interesujące są nowości od Garniera. Widziałam, że też one są dostępne w Hebe. Tak, to są te plusy siedzenia w kosmetykach teraz przez kosmetyczkę. No i mamy Garnier Botanic Therapy Oat Delicacy i odżywka na przykład ma bardzo fajny skład, ponieważ jest i do mycia, będzie fajna na pierwsze O i też na drugie O. Jest taka humektantowo-emolientowa. Pojawiły się też trzy serie od marki Isana, kolagen i biotyna, objętość i ceramidy i też aloe vera. I też bardzo ciekawe propozycje. Akurat z tej serii odżywki i szampony są ciekawe składowo. I wszystkie trzy odżywki będą dobre zarówno na pierwsze O jako odżywka do mycia, ale też jako odżywka do spłukiwania. Natomiast szampony do Final Wash jak najbardziej się nadadzą. Także tylko wystarczy dopasować skład pod swoje włosy. I też Green Pharmacy wyszło z nową szatą graficzną i odżywki również są zgodne z metodą CG, są dobre jako pierwsze O. Pojawiły się też dwie wcierki, stymulująca i nawilżająca, bardzo interesujące.
Ja tu w ogóle mam ostatnią fazę zarówno na wcierki różne, jak i peelingi na testy. Natomiast szampony nadadzą się również do final wash, czyli takiego totalnego resetu, oczyszczenia. Bardzo się cieszę, dlatego że coraz więcej dobrych składowo kosmetyków jest dostępnych stacjonarnie i są świetne do naszej świadomej pielęgnacji. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o nowości. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko. Pamiętajcie, że na mojej platformie włosowej Włosmetyczka, tam są najpierw wszystkie nowości, bo staram się śledzić na bieżąco, co się dzieje i aby to było wszystko jak najszybciej. Pamiętajcie też, że z Włosmetyczką zrobicie naprawdę proste i świadome zakupy, także tam również zapraszam. Zapraszam też na mojego Instagrama, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Gwardia Kelly Madeleine. Trzymajcie się ciepło, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!